Cześć Marcin. Cześć. Marcin Walencik, Wroclawers. Dzień dobry. Jeden z. Sporo was tutaj, nie? Takich zakochanych w mieście wariatów. Wiesz co, no sporo. Patrząc na to, ile przychodzi osób na spotkania, które organizujemy dla Wrocławian, gdzie wydawałoby się, że Wrocławianie znają swoje miasto i jakby zainteresować ich, nie wiem, czymś, co dobrze znają, wydawałoby się, że jest to rzecz no taka ryzykowna, tak? A jednak jak zrobiliśmy spotkanie dla ludzi, którzy robią zdjęcia, korzystają z Instagrama, zrobiliśmy tak zwany photowalk w NFM-ie, Narodowym Forum Muzyki, to zebrało się ponad 300 osób, które przyszło sobie obejrzeć, jak NFM wygląda od środka, robi sobie zdjęcia, spotkać się z panem Andrzejem Kosendiakiem, dyrektorem. Bo mam wrażenie, że wiesz co, to jest takie miasto, którego się ludzie nie wstydzą. I to, że jakby tu nie trzeba dorabiać specjalnej ideologii. Kiedy my przyjeżdżamy tu i dzwonimy do każdego z was i mówimy, słuchajcie, jesteśmy, chcielibyśmy z wami pogadać o waszym mieście, to nikt nie ma z tym w ogóle żadnego problemu. Jakby jest taka radość opowiadania o przestrzeni, w której się na co dzień fajnie żyje. To jest prawda. Wiesz co, to jest tak, że mój kolega jest blogerem, Michał Górecki, pozdrawiam, może ogląda. Mieszkał tutaj przez 10 lat. Nie spróbuję nie oglądać. Mieszkał tu przez 10 lat. Tak. I napisał kiedyś taki wpis u siebie na swoim blogu, że kiedyś zrobiono głosowanie na najpiękniejsze miasto w Polsce. I cała Polska głosowała na Kraków, pozdrawiamy Kraków, a wszyscy Wrocławianie głosowali na Wrocław. Więc tutaj jest jakby taka silna nasza taka lokalna społeczność. Tak, tak samo było z tą nagrodą European Best Destination, w tym sensie, dokładnie. Że wiesz, na wezwanie nagle się okazało, że ludzie się zebrali, tak, no. Dokładnie. Więc jeżeli Wrocławianie spotka Wrocławianina w świecie, to jest tak, jakbyśmy spotkali, wiesz, kolegę z bloku. Robi mu pretensje, jak mogłeś wyjechać z miasta? Kochasz nasze miasto, powinieneś tam być. Tak, tak, chwilę na kawę, wypadłem do Wiednia. Już wracam, zaraz wracam. Nie, no słuchaj, tęskni się za Wrocławiem. Ja kiedykolwiek wyjeżdżam, to już po prostu czuję taki głód, żeby tu wrócić. Wiesz, żeby tu wrócić, przejść się po mieście, iść sobie na rynek. Z racji tego, że lubię robić sobie zdjęcia, to sobie często chodzę na takie spacerki. Lubisz robić zdjęcia, bo sobie zdjęcia... Sobie zdjęcia robisz też, nie, to, nie, to czasem, ale generalnie... Cześć, kolega. Generalnie lubię robić zdjęcia, więc tu też szwendam się po tym naszym Wrocławiu. Gdzieś tam zapuszczam się w takie rejony, które nie są jakby zbyt popularne jeszcze, ale za chwilę będą. Na przykład na Dodrze. No. A tu w ogóle fajnie się to porozbudowywało, to tak, prawda? Pięknie. Chociaż i to, a to nie jest na jakiejś jednej wielkiej barce prawie, że ten dom, tak? Stoi. No tak to wygląda. Tak to wygląda. Fajnie. Wiesz co, prezydent mówił o wzroście liczby ludzi, którzy przyjeżdżają, turystów w sensie, obcokrajowców, którzy przyjeżdżają zobaczyć miasto. Tak. Da się we Wrocławiu dzisiaj iść przez miasto trochę poza szlakiem, czy już nie? Wiesz co, da się. Właśnie tutaj po naszej prawej stronie jest dzielnica, która się nazywa na Dodrze. Ona nie jest jakaś popularna. Jedziemy? Turystycznie. Proszę bardzo, możemy przyjechać. Dobra, tylko musimy jakoś poprosić. Tutaj poprosić, że jesteście mili za pułkiem, to znaczy jak ktoś pomylił pasy, to na przykład da radę, tak? Pan pusi, tak. Albo wiesz, pewnie... Wrocławiani, no to wiesz, no to... O czym tu rozmawiamy? Ale my mamy... A, bo my kulturka. Mamy WE, wiesz. A ale on takie... nie widzi rejestracji. WM z Warszawy, jak znowu mu się pomyliła droga. Tak, więc na Dodrze jest bardzo starą dzielnicą, która odżywa, dlatego, że tam po prostu przyniosła się taka, powiedzmy, bohema wrocławska. Czyli artyści, tam są małe jakieś pracownie rękodzielnicze, które też jakby są teraz w modzie, w cenie i w modzie, tak? Że ludzie wrócili, jakby odrzucają tą całą globalną wioskę powoli i skłaniają się ku rękodzielnictwu. Choć to jest o tyle fajne, że ludzie rzeczywiście gdzieś do rzemiosła znowu lgną, ale wiedzą, że to rzemiosło będzie niosło się fajnie w świat, używając nowych technologii, nie? Czyli no też, jestem rzemieślnikiem, prawda, ale bez Instagrama mnie nie ma, nie? Co to, kiedyś było jednak... To jest znaczy prawda. Niby to jest zaprzeczenie, ale tak działa. No. To jest prawda. Tak, no wiesz, no po to są social media, żeby je wykorzystywać. Jak ktoś je wykorzystuje mądrze i promuje siebie, promuje swój warsztat pracy. No kiedyś się robiło chociażby zdjęcie, robiło się do szuflady. Przyjechała rodzina, pokazałaś, wiesz, swój katalog. Wszyscy już tam ziewali, bo już chcieli już, wiesz, wychodzić, kończyć. Albo zeszedłeś do gazety robotniczej i mówiłeś, drukujcie moją reklamę. Tak, dorabiam klucze. A teraz nie ma problemu, robisz sobie zdjęcie, publikujesz na Instagramie, na Facebooku i jest to widzialne, tak? Jest to zasięgowe, ludzie widzą, możesz być popularny chociażby w Chinach. Po prostu, bo twoje zdjęcie gdzieś tam kończyło do gustu, ktoś udostępnił. Wiesz co, w Chinach nie, ale w wielu krajach jakoś się zdarzało, tak? Czyli jesteś wpływowym wrocławianinem. Nie mnie to oceniać. Być może, nie wiem tego, ale jestem... Prawo? W prawo? W prawo, tak. Tutaj, no. Jak ja nienawidzę, tak. Wiesz co, zachowujesz się jak Kaczyński przy Morawieckim, Piękne kamieniczki, część z nich jest odnowiona. Ale polecam, tu się zapuścić w te podwóreczka. Ale nie dostanę Są fajne. Wiesz co,
Nie. Ale musiał się zastanowić. Nie, rozumiem, oczywiście. Czyli Jarek, załóż czapkę z daszkiem, okulary i się zapuść. I ci nic nie grozi. No dobra, a był taki moment zresztą całkiem niedawno, że wydawało się, że Wrocław, bo my teraz dzisiaj, powtarzam to już kolejny raz, pokazujemy miasto przez młode twarze i młodych ludzi. Dziękuję, ale... własnym młodym człowiekiem. Bardzo, ale... bardzo mi miło. Gazety pisały, że tu jest brunatnie też, bywa brunatnie. Gdzie oczywiście, się pochowali? Wiesz, no, każde miasto jest, jest kontrastujące, tak? Czyli są miejsca, które jakby są piękne i je wypuszczamy na pierwszy plan, ale oczywiście są też, tak jak w każdym mieście, miejsca, które nie są zbyt gdzieś tam popularne lub mają też złą sławę, ale super, no popatrz na te budynki, tak? One są stare, elewacja nie jest na nich odnowiona, ale mają sobie pokazywał bardziej na lewo, Mateo, wiesz, bo tutaj ten kolor to akurat musisz pomyłka. Podjechać. Musisz tam bardziej, tak, tak. Dobra, mamy strzałeczkę, jedziemy. Więc warto, będąc we Wrocławiu, też udać się w miejsca mniej popularne, które też są piękne, tak? Ktoś tak na mnie krzyczał cały czas teraz? Tak. Zobacz. 100 metrów ale, w lewo. Ale tam kobieta ładnym głosem to mówi, a ten w lewo! No, jakbyś tak robił, to w życiu byś nie dorabiał sobie w nawigacjach. Natomiast myślę, Marcin, o tej sytuacji. Dobra, brunatnych zostawiamy. Natomiast ci, którzy tu przejeżdżają, nie jest tak, że idziesz przez Wrocław i się potykasz o Chińczyków, Hindusów. Wiesz co, nie no, troszkę tak jest, bo jednak jak jesteś na wrocławskim rynku, a pewnie byliście wczoraj, pewnie będziesz za chwilę. No legendy krążą o zespole, co oni tu robili. Ja obserwowałem ich Instagrama, to po prostu, wiesz, no, balowali do więc nocy. Więc coraz trudniej jest usłyszeć język polski na rynku. Chodząc, spacerując, słyszymy przeróżne języki. I właściwie tak, no to się zmieniło. Tak jak mój prezydent, to słyszałem też, że wpływ na to ma duży potencjał naszego miasta, który był wykorzystywany poprzez zorganizowanie u nas Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku, co też tu przyciągnęło spore rzesze ludzi. W tamtym roku mieliśmy The World Games, które też przyciągnęło tu panów sportu. Jakbyś, Mateusz, przerzucił teraz kamerę naprzód, to by zobaczył bramę Dona Dodża. Bo właśnie to. Nareszcie ktoś tam też dyryguje. I tutaj się rozpoczyna na Dodrze. Mogę w lewo lekko, tak? Proszę bardzo, możesz śmiało. Prosto. Nie, właśnie tu sobie pojedziemy, żeby zobaczyć te kamienice i tak dalej. Wiesz co, tutaj jest na przykład świetny food thing, tak? Bardzo fajni ludzie zajarani jedzeniem, robią różne eksperymenty kulinarne. Ale to jest właśnie fajne, tutaj że wprawdzie od rynku trzeba kawałek odejść, ale rzeczywiście się tu porobiło. I warto wejść jak A co to jest? Studio ekspresji twórczej, piecownia, super sprawa. Tak, tak. Tutaj jest tego typu miejsc, pojawia się coraz więcej. Jak to byś się rozejrzał, to jest dużo jakichś pracowni artystów, którzy tu się ulokowali. No i to miejsce powoli gdzieś staje się bardzo popularne. Proszę bardzo, prawo. A to rzeczywiście, to tak, wiesz co, to ja myślałem, że to twoje zdjęcie, to musisz wychodzić się na szukanie, to wychodzisz, Wrocław jest pół żartem, pół serio, ale to jest jednak takie miejsce, gdzie wyjdziesz i nie obrażając twojego talentu, ale nie jest trudno cyknąć ładne, fajne zdjęcie, nie? Jakby temat znaleźć, znaleźć temat. Znaleźć temat w Wrocławiu? No nie, no wystarczy się rozejrzeć i tematy same się znajdują w mieniu oka, tak? Bo to jakby... jest oczywiste. Wiesz, my często zapuszczamy się głębiej, bo tą kamienicę sobie mamy z zewnątrz, ale zapuszczamy się do klatek schodowych, które mamy takie upodobanie, robić sobie schody, które są spiralne. Ale są ładne. I są ładne i tak dalej. I często spotykamy lokatorów, którzy po prostu wychodzą zainteresowani, a co pan tutaj robi? Ja mówię, mówisz, a daj suba, albo ja mówię, daj obserwa. Mam mu takie piękne schody, chciałem je tutaj uwiecznić na zdjęciu. Później można je zobaczyć na Instagramie. To wyobraź sobie, że wychodzą ludzie do sąsiadów, ty, patrz, facet przyszedł, no robi zdjęcia schodów, ty. I gdzie tu, proszę pana, będzie można obejrzeć, nie? Ja podaję, że zapraszam w Rostlovers, to sobie zobaczycie, w jakim pięknym budynku mieszkacie. No. Czyli mili są ci ludzie, bo normalnie to by przegonili, wiesz. Mili są, no, ale jeśli z reguły, tak. Jesteś grzeczny i sympatyczny. To jest młode miasto, czy średni wiek, jak to jest? Wiesz co, no to jest bardzo stare miasto. Nie, ale myślę o ludziach, nie? Aha, to jest tak, że wiesz, jak sobie łazisz po mieście, to różnie, widać, że to jest... Znaczy, jeżeli chodzi Iranie tutaj o ulicę, wydaje się, tak? Że Iran to jest... O ulicę. Nie, tutaj to jest miasto młodych ludzi, tak? No, to, tutaj no, jest siła studenta, którzy tutaj te miasto zasiedlają i jest ich bardzo dużo. Nie znam dokładnych statystyk, ile to jest, ale są grube tysiące. No i to widać na ulicach, tak? Entuzjazm, uśmiechnięci ludzie.
sobie spacerują, wędrują, ściągają kolejnych uśmiechniętych ludzi, którzy są ich przyjaciółmi i z zagranicy przyjeżdżają do Wrocławia i się momentalnie zachowują. Takich przypadków znałem bardzo dużo. Więc tak, jest to raczej miasto młodych ludzi, chociaż o starych też się nie zapomina, no wiadomo. I tak sobie chodzisz, robisz zdjęcia i żyjesz? I już? I już. Sadek znaczy... sobie chodzi, robi firmy i żyje. Wiesz co, nie, ja tutaj... Kasia sobie chodzi, robi spotkania kreatywne rano i żyje. Tak, kolejni znaczy... nasi goście budzą się rano z uśmiechem i żyją. Kurczę, wiesz, skręcają w prawo. Skręcają w prawo, tak. Blogowanie czy prowadzenie Instagrama to jest hobby, wiadomo, tak? A ja tutaj od 13 lat prowadzę... Jesteś górnikiem na co dzień pewnie w Nowej Rudzie, tak? Nie, wiesz co, od 13 lat tutaj prowadzę działalność w Wrocławiu. No i z tego się utrzymuję, żyję, a wszystkie rzeczy dodatkowe, no to jest po prostu pasja, czas wolny. Wiesz, my też mamy fajny projekt, nazywa się Explore Wrocław. To o tym mówiłem na początku, wspomniałem, gdzie właśnie zbieramy ludzi z Wrocławia albo spoza Wrocławia i pokazujemy im te miasto, które bardzo dobrze znają i wprowadzamy w miejsca, do których jakby normalnie wejść nie mogą. Chociażby tutaj jest słynna CETA, czyli stara wytwórnia filmów fabularnych, gdzie dzięki uprzejmości tutaj właśnie CETY weszliśmy sobie i ludzie mogli sobie ubrać się, wiesz, mundury z Hansa Klossa, przymierzyć sobie, zobaczyć, jak wyglądała produkcja filmowa. Akurat wtedy powstał film Loving Vincent, tak? Czyli też widzieli ludzie, jak powstawały te obrazy do Vincenta. Co byłoby nie do zrobienia, żeby wejść sobie tak z ulicy po prostu i zajrzeć tam, nie? Więc zabieramy tych ludzi w miejsca, które bardzo dobrze znają. A to są Wrocławianie? Różnie. Zresztą w większości tak, bo powstała bardzo spora rzesza takich ludzi, którzy są wiesz, zajarani robieniem zdjęć i Wrocławiem, co się łączy. I chodzą z nami na te nasze eksplory i sobie ten Wrocław nasz tutaj tak zwiedzamy. Są jeszcze nazwie. Miejsca, których nie znasz tu? Wiesz co, pewnie jakieś nowe osiedla, ale generalnie chyba. Na Ostrowie znasz każdy kamień? Czy kamień? Nie, ale każdą latarnię tutaj, którą zapala chyba jedynym w Europie pan, który wygląda trochę jak Batman, bo ma czarną pelerynę i ma... Te wszystkie, które są na budynku, tak, prawda, bo to są, tak, bo to są gazowe lampy i tutaj pan ma taki bardzo fajny cylinder, ma płaszcz, ma taką zapalniczkę, którą odpala wszystkie lampy i wie, że robi się już zmierzch. Jadę na chwilę, skręcę w prawo, chociaż pewnie nikt nie krzyczy, że trzeba. Tak, właśnie. Ale nawet tą tutaj, która jest po lewej stronie, tutaj? No pewnie, znaczy, pewnie od tej zaczyna, albo od tamtej, która jest po prawej stronie. I tak sobie obchodzi cały Ostrów Tumski i zapala. I wiesz, rzesze ludzi biegają za nim z telefonami. Najpierw są zdziwieni w ogóle, o co chodzi. A jak już, się zorientują, to jakby za tym panem podążają. Wyspa, na której jesteśmy teraz, Ostrów Tomski, to jest trochę takie państwo w państwie, nie? No troszkę tak. Taka, no, tak można powiedzieć. Wiesz, to jest, no tutaj powstał Wrocław, tak? To jest jakby stąd, tu się wszystko zaczęło historycznie. Mamy piękną katedrę. W ogóle ten budynek z białym dachem jest cudowny. Tak. Tylko tam ktoś żyje, mieszka? Ciekawy. Wiesz co, chyba jeszcze nie. Okej. Pewnie wkrótce. To kościoła, ale w sensie jest tak? Tak, ale jest on faktycznie, wyróżnia się na tle czerwonych cegieł tutaj Ostrowa, taki biały, lśniący w słońcu budynek. W ogóle to jest jedno z fajniejszych miejsc. Ono zawsze jest jakby z uwagi na to, że jest tu pełno kościołów i kościoła w ogóle, to może inny klimat niż na rynku, ale jednak jest to niesamowicie. My szukamy z Wrocławia z takich nowych miejsc, jakby tu spojrzeć nasze miasto jeszcze inaczej. Więc my tu często wspinamy się na przykład na wieżę kościoła i sobie robimy zdjęcia z góry. Tutaj w tej wieży, jak ktoś tutaj będzie przechodził, będzie zahamował, to nie będzie widać pewnie, ale tutaj utknęła artyleryjska kula. Pocisk, wiesz, tam jest, po prostu został na pamiątkę wojny, jako takie udokumentowanie faktu, że jednak to miasto mocno ucierpiało podczas wojny i tutaj ta substancja miejska, no, została bardzo mocno naszarpnięta, co widać, no bo jedziesz sobie przez centrum, masz piękny stary gmach, a za chwilę masz wklejkę, to betonówkę, nie? Postmodernizm Polski, ale no troszkę tak, tak to wygląda. Natomiast... No, to jest w całej Polsce, więc tutaj, no... Nigdy nie myślałeś, żeby stąd uciec? Wiesz, jest fajnie. Nie, ja właśnie... Na pewno w Warszawie będzie fajnie. Wiesz co, ja lubię sobie wyjeżdżać, bo wyjeżdżam często gdzieś w różne miejsca. Bo tak jak tutaj pan redaktor... Kraków, Lersów jest też sporo, Gdańsko-Lersów też sporo. Wiesz co, w Gdańsku jest też taka mocna ekipa pod wezwaniem, Igers Gdańsk, których też pozdrawiam serdecznie, którzy być może oglądają nas, którzy też są właśnie pasjonatami fotografii swojego miasta i robią podobne rzeczy w Gdańsku, więc...
bo w sumie to jest jakiś taki lokalny patriotyzm. Dzisiaj patriotyzm różnie się może kojarzyć i różnie może być moim zdaniem patriotyzm jest czasem wtedy, kiedy jest, nie wiem, wojna, zagrożenie z zewnątrz. To są znaczy to jest moment na to, żeby być patriotą. A teraz mi się wydaje, że bardziej z patriotą to potrzebujemy być obywatelami. Po prostu... Słyszysz, już Mateusz, nie, tak że on wydaje. Nie jest Polakiem chyba, jak tak mówi. Tak mi się wydaje. Polak to by powiedział i słusznie właśnie, mam karabin i nie zawaham się go użyć na wezwanie. Wiesz, a ty mówisz, wiesz... Oczywiście, patriotyzm jest bardzo... A co to za tam płynie takiego fajnego jakiegoś? Macie tutaj promową przeprawę też? Tak, w sensie takie stateczki pływające po Odrze? Tak, mamy sporo stateczków. No, tak. Wracając do tego patriotyzmu, no. Tak. Nie, patriotyzm jest bardzo ważny, tak? Bez postaw patriotycznych pewnie by nie było naszego państwa. Przynajmniej w takiej formie, w jakiej jest obecnie. Tylko nie lubisz przegięć. Tak. Nie, tylko wiesz, co jest fajne? Tak jak mówisz o ludziach w Gdańsku, że oni biorą aparaty, biegną w miasto i cieszą się tym miastem, nie? Że dzisiaj musisz się zmuszać do tego. I gdzie mam jechać, Mateusz, teraz? Teraz prosto, dobra. Że nie musisz się zmuszać do tego, żeby się cieszyć miejscem, w którym żyjesz, to nie jęczeć z tego powodu, tylko właśnie się tym fajnie bawić. Coś zrobić jeszcze dla tego miasta, tak? Coś dać od siebie. No, wszystkie rzeczy, które robimy, to są inicjatywy oddolne, tak? Nikt nam za to nie płaci, robimy to dla ludzi. Nawet co Rożwam nie płaci? Też niesamowite. Też nie. Jeszcze kiedyś mieliśmy taką sytuację. To jeszcze byłem kiedyś w innej grupie Instagrama z Wrocław, to dawno temu. A to konkurencja? Nie, dlaczego? Nie. I przyjechał CNN do Wrocławia, bo podobała mi się forma promocji miasta poprzez Instagrama, tak? No to później pojawiały się w internecie, wiesz, komentarze, że ile oni dostali za to pieniędzy, ile miasto zapłaciło, a my Bogu ducha winni, zebraliśmy, że tak powiem, opiernic od wszystkich naokoło. Czyli ma swoje hejterów. Gdzie po prostu CNN zgłosiło się samo do nas, powiedziała, chłopaki, słuchajcie, fajne robicie zdjęcia, chcemy pokazać Polskę od tej strony, że wiesz, ludzie chodzą sobie zafascynowani miastem, w którym mieszkają i robią zdjęcia tego miasta. No, a dostaliśmy po obie, tak tradycyjnie. Ale to nie, to dobrze, to przećwiczyłeś się już w sieci na każdą możliwą stronę, więc już będzie ci tylko łatwiej. Musimy na lewo. Musimy na lewo, podoba mi się to, że wreszcie przez cały program nie było z tym w ogóle problemu. Nagle na koniec prawie, że korki. Bardzo dobrze. Tak, no to jest, no a? Wiesz, no, musisz spać już w korę wewnątrz, to... Teraz sprawdzimy tych warszawiaków z tyłu. Robią to samo wszyscy, czyli zobacz, zajeżdżają sobie drogę. Boże, jak to dobrze. Czyli czuję się jak w Warszawie nareszcie. Lewo. Jak u siebie. Co tu jest do zmiany? Tutaj w lewo? O, ja, to wiesz, że nas nikt nie puści teraz. Ale może. Wiesz co? Jeszcze coś byś poprawił w mieście swoim? Czy bym poprawił? No dużo, dużo jest do poprawy. No tutaj tak, dzisiaj... mi zmienił, to wiem. Co Dzisiaj Wrocław odbiera zacny tytuł European Best Destination 2018, czyli jesteśmy, Wrocław został wybrany w głosowaniu najlepszym miejscem w Europie, gdzie tutaj powinni wszyscy turyści swoje kroki w tym roku kierować, z czego się cieszę. Za chwilę będę prowadził właśnie galę wręczenia tego tytułu. I tak jak każde miasto, mamy swoje też różne problemy. Chociażby, to pytam. Korki, chociażby, ja już powiedziałem. Chociażby pewnie już w komentarzach już piszą o smogu. Smog też. Więc właśnie, smog, tak? No to zostajmy przy tym smogu. Teraz miasto prowadziło projekt, nazywa się Kawka chyba, gdzie miasto dofinansowuje do 70% inwestycji zmiany pieców tych węglowych na ekologiczne. I do 12 tysięcy złotych można dostać dofinansowania. Więc zamiast, czy tam powiem, marudzić, że jest źle, to może zróbmy coś, tak? Może... Przekonajmy babcię, że warto, żeby Żeby skorzystała z tego i wtedy będzie nam się lepiej żyło na pewno. W ogóle, tak jak rozmawialiśmy z prezydentem, to jest jedno z najpoważniejszych wyzwań dzisiaj miast, tak w ogóle, nie? Żeby właśnie było powietrze, którym się da oddychać, a nie żeby ludzie śmigali w maskach, bo nie jesteśmy Azją, chociaż często to powietrze jest tak samo złe. A rowerowo tutaj jest fajnie? Bardzo. Zobacz, nie udało mi się, nie potrąciłem nikogo jeszcze. Macie tutaj ścieżki? Mamy bardzo dużo ścieżek. Macie system rowerowy? Mamy, tak. Działa? Działa. Drogi? Prężnie też, tak. Wiesz co, teraz powstaje właśnie obwodnica rowerowa Wrocławia. Obwodnica rowerowa. Z czego rowerzyści się bardzo cieszą. To będzie miejsce jakby z dala od ruchu tego samochodowego, gdzie będzie można sobie Wrocław objechać na rowerku naokoło.
A jeździć mamy gdzie. Także tutaj są a bardzo piękne tereny. Jedziemy, bo znowu wy gdzieś wywiedliście prosto, w pole. Prosto, cały czas prosto. To już cały ale czas to prosto. Hydropolis miało być. No to bardzo dobrze, jesteś na dobrej drodze. A co to jest to Hydropolis? Wiesz co, no zaraz sam się przekonasz. Hydropolis jest obecnie, to jest muzeum. Może muzeum to jest. Zresztą kolejny gość tu pewnie będzie bardziej. Powie lepiej, ale wiesz, tak, no, bo dzisiaj muzea też nie mają takiego pejoratywnego znaczenia. No. Znaczy wiesz, to jest bardzo fajne miejsce, to jest mnóstwo interaktywnych sytuacji tam jest na miejscu, które jakby pokazują, poruszają tematykę wody, tak? Czyli wszystko, co chciałbyś wiedzieć o wodzie, to zapraszamy do Hydropolis, tam się dowiesz. Jest to bardzo nowoczesne muzeum, gdzie można naprawdę bardzo przyjemny, interaktywny sposób nauczyć się czegoś nowego, o czym się niby dawno już wiedziało, ale można to sprawdzić na własnej skórze. W ogóle właśnie dzisiaj to, że powstają takie miejsca na świecie, myślę, nie wiem, Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, ale w każdym mieście się próbuje mieć podobną rzecz, że możesz wejść, doświadczyć, że możesz tak naprawdę czasem zniszczyć coś, nie? Ale po to właśnie, żeby się czegoś nauczyć. Dobrze, ciężki idą, aż się czegoś dowiedzą. Czy my żegnamy już naszego gościa? Halo Warszawa. Mówią, że tak, że po prostu wyniki spadły, że nikt nie ogląda, nikt nie ogląda. Że nie podałeś dalej, że nie udostępniłeś, a to jest dzisiaj waluta. A miało być tak miło. Marcin Walencik. Dziękuję ci bardzo. Cześć Marcin. Wszystkiego dobrego, powodzenia na gali. Dzięki. Do zobaczenia.